Przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego długo milczała. W końcu jednak postanowiła ujawnić wszystkie dramatyczne szczegóły. Wspomnienia sprzed lat są wstrząsające. Przyjaciółka Kaczyńskiego nigdy nie ukrywała, że szczerze popiera Prawo i Sprawiedliwość. Co niejednokrotnie prowadziło do licznych konfliktów między nią a choćby innymi aktorami. Sam prezes partii podczas obchodów rocznicy smoleńskiej w 2018 roku wyraził swoje słowa uznania dla Łaniewskiej, nazywając ją wielką aktorką. Z kolei ona, w czasie jednego z wywiadów przyznała, że Kaczyński zawsze był dla niej szczególnie serdeczny, mogli ze sobą o wszystkim porozmawiać. A ona starała się być obecną na wszystkich mszach w intencji jego mamy. W serwisie YouTube na kanale Onet News możemy zobaczyć aktorkę we wspólnym wystąpieniu z Jarosławem Kaczyńskim. Jakiś czas temu aktorka postanowiła wyjawić porażające szczegóły swojej przeszłości. W roku ubiegłym dla YouTube'owego kanału Świadkowie Epoki bohaterka plebanii postanowiła wrócić pamięcią do dawnych lat i opowiedzieć o czasach okupacji niemieckiej w Warszawie i o Powstaniu Warszawskim. Wyznanie Katarzyny Łaniewskiej jest wstrząsające. Aktorka opowiedziała m.in. o tym, jak była świadkiem egzekucji ulicznej na Alejach Niepodległości oraz widziała ludzi zbierających z ulicy szczątki rozstrzelanych. To było na Alei Niepodległości. Szłam gdzieś z babcią i tam byłyśmy zatrzymane. Oni rozstrzeliwali, a podchodzili ludzie i żywy mózg w chusteczkę od nosa zbierali. Wyznaje w rozmowie z dziennikarzami Świadków Epoki. Łaniewska wspomina również, że babcia spaliła jej bratu Ryszardowi dokumenty świadczące o przynależności do akt tuż przed kapitulacją. Dzięki temu ocaliła mu życie. Aktorka nawiązuje również do dnia, w którym ona i jej rodzina zostali wywiezieni do Wolbromia, gdzie przyjęła ich miejscowa rodzina. Ci ostatni powstańcy, którzy wyszli z naszego domu na podwórko, zostali rozstrzelani. A nas cywilów wyprowadzili redaktor na ulicę i tam była taka ściana szczytowa i pod nią postawili wszystkich lokatorów z tego domu. A tam stał czołg z lufa wycelowaną na nas, wspomina Katarzyna Łaniewska.